Dzisiaj zagramy pewnym sunnickim krajem. Tym krajem będzie Francja. Tak, dobrze widzicie. Jednocześnie Francja jest cesarzem Imperium Świętego Romana, a to tylko po to, żeby nazbierać modyfikatory do tańszej technologii. Niesamowicie taniej. Siłą rzeczy kampania będzie bardzo długa, dlatego podzieliłem ją na dwa odcinki. W dzisiejszym pierwszym zrobimy event burgundzki, przejmiemy władzę z cesarstwem oraz obalimy reformację. Ej kolego, chcesz poznać sekret? Na Elebie można kupować jeszcze przez 2 dni taniej gry z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Króliczek zaprasza. Tak, Francja. Witam moich kochanych imperialistów. Dzisiaj zagram sobie Francją na patchu 1.33 na poziomie Very Hard, bo to jest taka bardziej for fun kampania niż jakaś poradnikowa. Ogólnie to, co dzisiaj będę robił Francją, możecie zrobić w wersji łatwiejszej, tylko że Czechami. Dosłownie, Czechy będą nawet lepsze do tego, co robię, ale spytałem się moich wspierających, który kraj chcą zobaczyć w tym odcinku pod technologię i wybrali Francję. Oni po prostu zawsze chcą, żebym cierpiał i miał trudniej pod górkę, więc w zupełności ich rozumiem. A jeżeli wy chcecie mieć wpływ na to, co czasem się pojawi u mnie na kanale, warto mnie wspierać, zachęcam do tego i oczywiście dołączcie do naszego Discorda. Ale już skoro mi wybrali wspierający Francję, no to sobie troszeczkę ułatwiłem, bo zrobiłem tak, żeby Burgundii nie mieć na rywalu. I nasza pierwsza decyzja to jest wysłanie dyplomaty na poprawianie relacji. Kolejna rzecz, na którą polowałem, to żeby Burgundia i Austria miały się na rywalu wzajemnym, bo też planuję Austrię cisnąć jak najszybciej, jak najmocniej. Nasi wspólni rywale to oczywiście, wybaczcie, będę tych rywali jak najwięcej ustanawiał takich samych z Burgundią, bo mógłbym wtedy dostać cały region handlowy z English Channel za darmo, co mi się bardzo podoba. Anglię siłą rzeczy wezmę, Imperium Osmańskiego nie biorę na rywala, natomiast będę brał Danię. Nie, czekajcie. Nie Danie. Możliwe, że za chwilę będę mógł Savoy uczynić naszym rywalem, więc jeszcze z tym poczekamy. Co do moich doradców. No to jeżeli dobrze widzę, mamy tylko tańszego administracyjnego. Tutaj serio, nie wiem, bo coś ostatnio mam z głową i jakoś liczby źle widzę. To jest chyba jakaś choroba. Mamy też dyplomatycznego, więc też go bierzemy, bo jest tańszy, o za pół ceny. Jak będziemy mieli pieniądze, no to też weźmiemy doradcę militarnego, ale tylko jedynkowego na start. Wojsko w dół, forty w dół, chociaż wojnę będziemy mieli za chwilę. To może jednak forty w górę, a wojsko to i tak zdąży nadrobić. Skoro wiem, że zaraz będę miał wojnę, to oczywiście wszystkich moich wasali ustawiam, żeby jak najszybciej oblegali przeciwników. A jeżeli idzie o przywileje i stany, ja jestem zwolennikiem ostrożnego przydzielania na Francji Crownlandsów, czyli tutaj wezmę tylko punkty, których będę potrzebował na początek, administracyjne, naprawdę ich sporo będę potrzebował. Całą resztę będę rozdawał później, jak tylko będziemy dobijali do 30%. Potem zwyczajowo lecimy w super over the crown na nobility. Tańszych doradców to akurat z każdej grupy weźmiemy, tylko oczywiście po podniesieniu stabilności na plus 1. Wyjątkowo biorę religious diplomat, żeby mieć bonus do relacji ze wszystkimi katolickimi krajami na świecie. Umieszczam oczywiście tańsze okręty. Możliwe, że wezmę też free enterprises, ale to jeszcze poczekam na moment, jak rozdam tańszych doradców i wtedy jak zwykle będę sprawdzał, jak wygląda moje equilibrium na każdym ze stanów, żeby mieć te 45-50%. U nobility będziemy odpalali za 10 lat również Nobility Integration Policy, żeby nie dostawać kary do dyplomatycznej reputacji podczas zjadania wasali. Mogę o tym, szczerze mówiąc, zapomnieć w przyszłości, powiedzieć, że to biorę, więc mówię wam to w tym momencie. Ziemi nie sprzedajemy, misję odpalamy, albo tańszy doradca, albo wpływy papieża. Mamy wpływy papieskie, więc super. Mamy więcej tych wpływów niż przeciętne państwo, bo mamy katedrę Notre Dame. Francja ma też French Strange Duchies. Bardzo mocny przywilej na wasali, więc zawsze starajcie się mieć tego jednego, żeby tego nie stracić, bo ponownie tego przywileju nie weźmiecie. Kolejnych dwóch moich dyplomatów wysyłam w pierwszej kolejności do elektorów. Sojuszów z nimi brać nie będę, ale może nam się uda bez brania tych sojuszy przekonać ich, żeby nas poparli na bycie kolejnym cesarzem. W pierwszej kolejności oczywiście lecą wszystkie kraje, które są monarchiami. No i super, tak jak mówiłem, Savoy po tiku miesięcznym staje się naszym rywalem. Zwiększam stabilność, no i rozdaję teraz przywileje na tańszych doradców. Savoy już przestał być moim rywalem. Fuck! No to może jednak weźmy tą Danię. Pierwszą wojnę wypowiadam od razu Anglii. Nawet nie czekam na event o main. On nas tylko spowolni. Wszystko lecimy na Reconquest Cassius Belli. Nie zależy mi też na zdobyciu przyczółków na wyspach tym razem. Anglię, jeżeli już będę zdobywał, to po wprowadzeniu anglikanizmu i w sumie to, co będziemy chcieli jeszcze zrobić później, to trzymać na razie gwarancję niepodległości Szkocji, a potem weźmiemy też z nią sojusz. Ja nie wiem, jakim cudem, ale angielska armia mi się nawet z desantem
zdiamantowała, nie zauważyłem jej wcześniej, ale ją spokojnie niszczymy. Wziąłem też pożyczki, bo jak wiecie mam 500 golda, ale wziąłem te pożyczki mieszczańskie, żeby zatrudnić armię najemną, która będzie nam chodziła i w sumie oblegała te wszystkie fortece. W pierwszej kolejności pójdźmy zaorać Portugalię. Dosłownie lecimy ją zaorać, dostała Stackwipe'a, ale na tym patchu najnowszym 1.33 Stackwipe'y są taką rzadkością, ach, że szkoda. Bardzo je lubiłem, Stackwipe'y. Wy też tęsknicie za Stackwipe'ami? Dajcie mi znać w komentarzu. Chociaż okej, czasem jakieś Stackwipe'y nam się pojawią. I powiem wam, że musiałem już zatrudnić teraz armię najemną. Strasznie dużo bitewek mam tym razem na tym poziomie Very Hard, bot nawet mi się desantuje, co jest wyjebistą sprawą. Ech, to jednak w darze Kajada to Stackwipe'y nagle są. Jak to zwykle bywa w tego typu gierkach, pięknie giną angielskie armie. A ja zaczynam obleganie Portugalii. No mamy szczęście nie w szczęściu, bo władca angielski dostał następcę, który jest w sumie dobry, ale jednak to osłabi Anglię przez najbliższe 11 albo i więcej lat. Wiedziałem, że zapomniałem z kimś zerwać sojusz, więc kosztowało mnie to troszeczkę prestiżu, nie jestem w stanie teraz walczyć z Burgundią, w sumie nawet bym nie chciał. Od Portugalii bierzemy pieniądze, zrywamy jej rywali, przynajmniej jednego, może dwóch. No bo Ceuty nie zdobędę, dobra, to innego tylko rywala. Trzeba też poprawić relacje z papieżem, 200 powinniśmy mieć cały czas na plusie. A od Anglii w zasadzie bierzemy wojny, reparacje i wszystko pozostałe co mogę, czyli wszystkie terytoria, troszeczkę pieniążków i to mi wystarczy w zupełności. Kurde, sroga wojna jak na początek. Normandia, od razu ją przyłączamy do nas, tak samo będzie po korowaniu Kan i dwie misje od razu możemy wykonać wyjebiście. I koniec wojny stuletniej. Kolejne bonusy dla nas. No to zwolnił nam się jeden slot dyplomatyczny, więc lećmy jednak na sojusz z Mainz i o dziwo kolonią. Szkockie gwarancje zamienimy na sojusz. No i teraz tak, jeden dyplomata będzie mi poprawiał relacji z moimi sojusznikami, a dwóch kolejnych, jak tylko będę ich miał wolnych, dam do poprawiania relacji z naszymi wasalami, których zaczynamy powoli zjadać. W przeciągu 3 lat będę mógł to zacząć robić. I zdecydowałem się, żeby mieć jednak ponad limit tych relacji, bo mam szansę przechwycić już teraz cesarstwo. 3 elektorów na mnie głosuje, na Austrię tylko 2. Pożyczki spłacone, zarabiam jeszcze 10 golda na czysto. I tak, nie chcemy, żeby tutaj nam powstało to księstwo. Po co się z tym pierniczyć potem? I w zasadzie chcemy jeszcze odpalić jeden przywilej na właśnie wzrost naszego rocznego poparcia papieskiego. A pierwsze, co wykupujemy, to oczywiście legat papieski. Plus 1 do dyplomatycznej reputacji oraz zmniejszenie kosztów anektowania naszych wasali na 20-25 lat. W tym momencie papież ma 170 punktów zainwestowanych w bycie kolejnym papieżem. Nie przebijemy go, nie ma szans, ale jeżeli ten zemrze, to myślę, że potem będę inwestował i starał się, żeby przejąć kurię dla Francji. No, z tego co widzę, 20-tysięczna armia nam na ten moment wystarczy, żeby mieć mega lojalnych, w sumie mam bardzo lojalnych tych subjekty, to może jednak odpalmy dodatkowe punkty dyplomatyczne. Zobaczmy, jak to dalej wygląda po miesięcznym tiku. Nadal są mega lojalni, super. No to zostało nam odpalić tylko punkty militarne, tylko Lukas odpalił tańszych doradców, czego nigdy nie powinien robić, więc niestety ich nie odpalam. Muszę mieć wolny slot na nobility i anektowanie bez kar. W sumie jak przeglądam te francuskie monumenty, to ten się opłaca tylko i wyłącznie po improve relation podnosić, ale też tak niekoniecznie. Notre Dame, bardzo fajnie, jeżeli byśmy planowali zostać do końca katolikami. Serio, na 10 lat nie przeżyli ci moi tańsi doradcy. No trudno. W sumie tylko i wyłącznie ship trade power, nic więcej nie potrzebujemy dla naszej floty. No i super, mamy dużą wojnę Burgundii z cesarstwem. Znaczy w sumie to nie jest aż takie super, bo możliwe, że Burgundia mi się rozpadnie i nic nie dostanę po śmierci tego typa, bo on już rządzi. No i niestety, kiedy cesarz broni Holy Roman Empire, to zawsze dostaje duże poparcie. Oby teraz nie umarł. No i rozpoczynam zjadanie wasali od tych najmniejszych, żeby sloty dyplomatyczne mi się jak najszybciej zwalniały. Jednocześnie też odpalmy naszą politykę Nobility Integration Policy. Szybko się zjadają. Naprawdę szybko. A Louis, z czego ma mi się nauczyć? No tak patrząc na to, to weźmy jednak w militarne. Dodatkowo bardzo rzadki event. No i teraz lecimy na piątym poziomie technologii w ID. I tutaj znowu kolejny wyjątek od reguły, nigdy nie bierz administracyjnych jako pierwsze. Build idei, który wybrałem sobie do tej gry, to innowacyjne na otwarcie, ofensywne oraz jako trzecie polecam humanistyczne. Czwarte będą zależne mocno od tego, na jakim etapie gry będę stał.
i co się wydarzy na mapie rozgrywki, więc wtedy będę je wybierał. Taki dobór idei wpłynie mi na to, że będę miał mega tanią technologię, już o 10%, tańszych doradców, połączenie innowacyjnych oraz idei ofensywnych, przyspieszy mi obleganie forset, co jest również bardzo mocne, ofensywne bardzo wzmocnią mi jakość moich dowódców oraz przyspieszą obleganie forset, zdadzą mi dodatkową dyscyplinę. Humanistyczne lecą dlatego, że w połączeniu z ideami ofensywnymi obniżają dążenia separatystyczne w naszych prowincjach, czyli szybciej separatyzm w nich spada. Dodatkowo na Francji bardzo fajnie jest wziąć humanistyczne, a skoro planuję też zmieniać się na sunnitów, będę miał problem z tolerancją religijną w kraju. Na Francji najlepiej zrobić, zwłaszcza pod sunnitów, żeby tolerować inne religie, a nie nawracać na własne. Tolerancją w ideach narodowych również dostajecie tolerancję innych religii. To jest super mocne. Oczywiście zwyczajowo humanistyczne wybieram jako pierwsze, bo macie szansę po wybraniu tego, że w przeciągu iluś tam lat odpali się event na tańsze wybieranie idei. Ale to ma małą szansę i do tej pory, jak tak klikam, to mi się to tylko raz zdarzyło. No i w sumie przenieśmy naszą stolicę handlową do English Channel. Nawet z małym udziałem bardziej nam się opłaca w English Channel zbierać handel niż w naszym docelowej Szampanii. No, ale też nie zmienia to faktu, że to jest jeden z tych wyjątków, gdzie jednak będę rozbudował handel już od samego początku rozgrywki. Im większy udział, tym lepiej. No i kolejnym kontrolerem kurii została Florencja. Papież obecnie ma 60 lat, więc jest szansa, że dość szybko zginie. Odpalamy, wszystko ładujemy w papieża. W momencie, kiedy papież by miał 50 parę lat, no to raczej dłużej pożyje, więc wtedy bym oszczędzał dalej te punkty, ale tak to jest szansa, że zaraz zginie. I to nawet dość szybko. W międzyczasie wprowadza sobie renesans w Paryżu. No i mamy go! W sumie, jeżeli poprawimy Francją nasze relacje z papieżem, praktycznie 10 papal influence dostajemy na miesiąc. Mega mocne. No i po wszystkich ulepszeniach mamy te 22% udziału w tym trade node. Mamy więcej niż Anglia nawet. To jest w ogóle śmieszne. Powiem wam, że w sumie to tak, sprzedajmy nasze okręty. Pewnie Hiszpania kupi. No dobra, ma wojnę, więc nie kupi. Skasujmy je. Inne kraje też nie chciały, bo przed chwilą przeklikałem. No to dobudujmy dalej nasze okręty handlowe. No ja zjadłem wszystkich moich wasali oprócz Orleanu, bo to jest największy wasal i zazwyczaj jest upierdliwy. Teraz poprawię z nim relacje, też będziemy go zjadali. Tylko na początek wypuśćmy sobie Prowansję. Dlaczego ją? No bo ma trochę tych roszczeń terytorialnych. Poza tym Prowansja jest bardzo fajnym wasalem, bo dostaje roszczenia do całego Neapolu. Mała szybka wojenka z papieżem o terytoria Prowansji i nic więcej w sumie. Mówiłem, że szybka, już stoję w Rzymie. No i po wszystkim wyślijmy znowu naszych dyplomatów, żeby robili dobrze papieżowi. Udało się! Jesteśmy cesarzem! Co prawda dość późno, bo w 70 roku, ale jesteśmy cesarzem! Czyli to oznacza, że pewnie... Tak, państwa włoskie wyszły z kolei Roman Empire. Szkoda, przez tego kretyna. Jakbyśmy nam się udało przed 1460 zrobić, to byśmy jednak zachowali całe Włochy w Holy Roman Empire. No ale nasza potęga teraz bardzo, ale to bardzo wzrosła. Praktycznie dwa razy więcej manpowera mamy. Armię możemy wystawić dwukrotnie większą niż przed chwilą. A jeszcze pieniążków chyba też więcej dostajemy z tego tytułu. No i w sumie mamy dwa razy większe szanse na to, że Burgundia wpadnie mi pod buta. Chyba. Znowu nie sprawdziłem tego eventu. No i klopsik z moimi planami, przynajmniej po części, bo Burgundia mnie ogłosiła rywalem, więc my też dajmy rywali na arenie międzynarodowej nowych. Uhu! Kto jest papieżem? Czyli mam cesarstwo, mam papiestwo, wyjebiście. A papież ma 48 lat, no to porządzi. W byciu papieżem fajne jest to, że dostajemy szereg bardzo dobrych bonusów. Zobaczcie, tańsi doradcy, tańsza technologia, mniejsza agresywna ekspansja. Oh my god, udało się, mamy to. Event burgundzki. Tylko co ja mam tutaj wybrać z pozycji tej Francji, bo szczerze mówiąc, nie ogarniam. Niestety. Ta informacja w sumie jest dla mnie zła, bo to oznacza, że Burgundia po prostu wybrała bycie samodzielnym krajem. No, czyli jednak decydujemy się na wojnę, unię nad nimi. Cesarzowi nikt nie zagrozi, a będzie dla nas to bardzo duży plus odnośnie rośnięcia naszego Imperial Authority w przyszłości. Odpalmy też Bless Rural, żeby mieć większą morale. No i siłą rzeczy, skoro spodziewamy się o wojnę, o unię personalną, chcemy mieć jak najniższą agresywną ekspansję. O, fajnie. Szkoda, że ja totalnie o tym zapomniałem. A mam prowincję, gdzie mogłem zrobić faceting, bo znacząco co zwiększa produkcję w danej prowincji. A my lecimy na wojnę, moi drodzy. Cała Burgundia ma być nasza. Przygotowałem dlatego takie staki 24 tysiące.
20 piechoty, 4000 kawalerii, szerokość pola walki właśnie tyle wynosi. No i jeszcze nie mam artylerii, więc nie możemy jej używać. Kogo ja tutaj mogę wezwać? O, dobra, jest Kastylia na liście, więc to już jest zaoranie Burgundii. Raczej powinniśmy spokojnie wygrać tą wojnę, ale wzywam raczej wszystkich moich sojuszników. Nie ma też sensu się wykrwawiać. Zależy mi na tym, żeby ta wojna przebiegła jak najszybciej, jak najsprawniej. Jako że wojna, na którą Lukas rok czekał, i tak go zaskoczyła, no to najpierw musiałem cofnąć moje armie, bo miały pomniejszone morale i zauważyłem, że boty bardzo lubią teraz atakować właśnie w takich momentach, gdzie wasze morale nie stanowi 100% i szybko niszczyć wasze armię. Następnie jak już odzyskałem morale, akurat zmarło dwóch moich epickich generałów, których miałem, więc musiałem zatrudnić nowych i ruszyć na obleganie fortec burgundzkich, bo akurat Burgundia zaczęła atakować moich pomniejszych sojuszników w Holy Roman Empire. W sumie też to jest fajne zachowanie, bota, że się tak wycofa, udostępnia nam dostęp do swojej stolicy i możemy zdobywać te fortece dowoli, jak tylko chcemy. W międzyczasie zmarł mi władca, niech żyje nowy król. Po upadku pierwszych fortec jedną armię wycofałem początkowo, bo chciałem znowu gdzieś tam zaatakować Burgundczyków, bo akurat gdzieś się przewinęli, no ale niestety znowu mi uciekli. Następnie zauważyłem, że skierowali się na Brandenburgię, nie myli z Burgundią, którą właśnie podbijam, no i zdecydowałem się wysłać jedną armię Brandenburgii na pomoc, bo sama sobie nie dawała rady. Tutaj mnie czekało kilka bitew, na których rozbiłem pomniejszone armie, nie wiem czemu, ale też bot fajnie to robi, że zaczyna znowu uciekać w momencie, kiedy nie ma z nami najmniejszych szans. A potem nagle wam dołącza do bitwy i przegrywacie. Na szczęście, kiedy padła linia fortów burgundzkich, no to też już Hiszpania zaczęła polować na armię burgundzkie i w tym momencie odbiliśmy Brandenburgię spod okupacji burgundzkiej i w zasadzie było już po wojnie. Rozbiliśmy resztkę armii, no i nadszedł. No i udało się, bez większego w sumie problemu. Mamy Unię nad Burgundią, musicie zaznaczyć koniecznie tą opcję Unia z Burgundią, a troszeczkę pieniążków też wziąłem oraz zwróciłem dwie prowincje Prowansji, bo tak jak mówiłem, musimy mieć stopu, albo nie mówiłem, może zapomniałem o tym powiedzieć, że Prowansja ma taką misję, która daje wam roszczenia do terytorium całego na polu. No dostajemy kory do całego tego obszaru, który pierwotnie powinien należeć do Neapolu, na Prowansję. Możemy to wszystko odbić sobie za praktycznie groszową, agresywną ekspansję. Warto jest to zrobić. Bez większego problemu wygraliśmy. Problemem jest to, że mamy teraz dużo Unii i no i niestety one nam się same nie integrują. No chyba, że w przypadku śmierci naszego władcy. Wyjątkiem jest tutaj Burgundia. Jeżeli przez 15 lat nie będziemy toczyli wojen, dostaniemy ją za darmo. I tak nie sprawdziłem. Agresywna ekspansja jest akceptowalna. Chyba tylko 2-3 kraje mi wejdą do koalicji. W tym Austria. A co to jest? To jest chyba coś, co zapoczątkowuje potem pewne bonusy i powstanie takiego zakonu, ale to nie wiem, czy nie trzeba grać Orlanem, żeby to się wydarzyło. Bo jeżeli inaczej mam mieć przez 50 lat plus 4 dyplomatyczne relacje, oj, to ciężko to widzę. Ale przynajmniej praktycznie już nie mamy prowincji poza Holy Roman Empire, a nam zostało teraz w sumie uwolnić Czechy. Najśmieszniejsze jest to, że teraz rzuciłem sobie prowincję dla Prowansji i mamy dużo dalszych misji wykonanych. A Prowansja zwróciła sobie prowincję, zobaczcie. Ale my tak czy siak lecimy teraz na wojnę o wyzwolenie elektora, czyli Czechów. Tylko dobudujmy artylerię, bo o niej totalnie zapomniałem, a już ją wynalazłem. Jak szybko już spokornieli, zobaczcie, bez większego problemu. Tylko poprawiłem relacje. A niszczyły austriackie armie, tylko szkoda, że na minus 2. A i tak one w pierdziel leci. Ale się we mnie wbili! Nie zauważyłem tego! O nic, trzeba się wycofać, bo tutaj są góry, minus 2. No i Austria pozostała osamotniona. I tutaj wyjątkowo wprowadzam silną technologię przed dokończeniem idei, żebyśmy mogli ewentualnie już rozwijać za jakiś czas, tak jak mówiłem, ofensywne idee. Trzeba bronić Paryż! I damy radę? Trochę mają za dużo kawalerii. Taktyka na tym bardzo cierpi, więc powinniśmy im gigantyczne straty zadawać. No co też było widoczne w tej bitwie. Jeszcze brońmy Pragę. No i wyjebiście. Teraz może jakiś Karpecic w Czechach. No i uwalniamy Czechy, pomniejsze księstwa. Nie ukrywam, że fajnie byłoby też jeszcze Styrię i Tyrol wypuścić, no ale niestety Czechy są, nie są za drogie. Mógłbym Tyrol wypuścić, ale sobie pieniędzy nie wezmę, a troszeczkę się zadłużyłem, więc trudno. Tak kończymy tą wojnę. Gigantyczne straty, w tym dużo moich na atrycji. Mam nadzieję,
nadzieję, że to, co teraz robię, to będzie szybka wojenka. To odbijanie ziemi, mogę wezwać papieża do tej wojny Kastylię. Oj, tylko muszę na przykład powiedzieć, że weź przygotuj się do tej wojny, Kastylio. Swojego wojska raczej nie zamierzam używać. Ewentualnie może tutaj wyślę 15-30 tysięcy, żeby pooblegać sojuszników. Fokus zmieniłem na punkty militarne, mam też tańszego doradcę, więc w sumie nawet go robię na 3 punkty. Fajne te eventy na technologię tańszą. Elan! Wreszcie mamy to! Czekajcie, ja mówiłem, że ja nie mogę wojen toczyć. Zapomniałem o tym. Cały Lukas mówi jedno, robi drugie. Kurde, po co go oglądać? No i po ptokach! Całkiem łatwa wojna. Normalnie bym rerolował tego władcę, ale cieszę się, 2-3-6. Nasz obecny nie jest najmłodszy, a tutaj jakoś sobie to zbalansujemy. I Kastylia mnie wezwała do wojny, no co za... Poprawiam zaufanie Brytanii do nas, bo jak tylko wzrośnie tak do 70 punktów, powinniśmy móc ich uczynić naszym wasalem. No i mamy to! Tylko ja teraz tak żadnej tej technologii tak naprawdę nie potrzebuję. Może tak przyszłościowo będę miał problemy z technologią dyplomatyczną, zaraz to weźmy ją tańszą. LOL, Austria mnie na tyle lubi, że dodaje prowincję do chry, fajnie. A to może oznaczać, że na przykład taką Hercegowinę uda nam się wrzucić. Wystarczy z nią poprawić relacje, czasem się to uda, czasem nie. Więc trzeba poprawić relacje z tymi krajami, wziąć sojusze tymczasowe i może dojdą, ale to jest naprawdę... Raz się zdarzy, raz nie. Ja nie mogę, ile ja mam eventów na morale? Czekajcie, ja w tym momencie, bo mi się przed chwilą odpaliło 20% na event na morale. Ja w tym momencie mam maksa, odpalmy to, 5,80 w 1493. Przecież to miażdży. A nie mogę toczyć wojen, bo czekam na darmowe integrowanie tego badziewia. 15 lat, bo już właśnie sprawdziłem, znalazłem ten event, 15 lat muszę czekać. Bez wojen. No i Regusa na przykład taka dołączyła. 16, trzecia reforma. Kiepsko. O, i na przykład też Ferrara wróciła z tego, co widzę. No i mógłbym już atakować Czechy, mógłbym zdobyć monument, mógłbym go rozbudować. No ale jeszcze muszę czekać. Jeszcze 8 lat, jeżeli dobrze liczyłem. No i papież stał się papieżem. Szkoda. I tylko wziąłem sojusz z Hercegowiną, dołączyła do Holy Roman Empire. Natychmiast zrywamy ten sojusz i robimy tak wszystkie po kolei jednak kraje. Niestety pojawił się już kolonializm. Na szczęście w Kastylii. Powiem wam, że mam tak dużo tych punktów, że nie mam za bardzo na co je wydawać. Więc zdewuję prowincję. Co prawda i tak mi się to przyda, bo będziemy wprowadzali instytucje, ale... O, jeszcze weźmy za punktem Monarchy Points. Teraz moje ulubione poprawianie relacji z każdą złotą tarczą. Tak chciałem poprawić relacje ze sobą. Ej, to wygląda na to, że wszyscy mnie kochają w tym imperium. Wyjebiście. Ale czemu mam mało punktów? Gdzie jest jakieś heretyckie coś, badziewie? A, no dobra, sam go dodałem do cesarstwa. Hercegowina, nawracaj to. Proszę państwa, oficjalnie jeszcze 5 lat. Jeszcze 5 lat. A już na piątkę przerzuciłem, bo już się tak nudzę. A potem ktoś mi napisze w komentarzach, że Lukas, ty debilu, ten event tak nie działa i miałeś na to szansę od początku. Tak, proszę mi to pisać w komentarzu, może wtedy zapamiętam, jak to działa. Lukas przed chwilą tu zatrudnił 33-letniego dowódcę z dyscyplinką trójkowego. Wylewelował sobie do piąteczki i zgadnijcie co, umarł! Kurde! Ten moment, kiedy możesz dołączyć Węgry do Holy Roman Empire, bo no troszeczkę się zbliżyły. A mnie się pojawiła reformacja protestancka jeszcze w East Frisii, która jest pewnie złota... O, nie jest wolnym miastem. Kim ty masz sojusze? No to atakujemy. Awimbała, 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 Awimbała. Mamy to! O, jakie to piękne uczucie. Nawet nie wiecie, jak jestem teraz szczęśliwy, że to czekanie było tego warte. The Duchess of Burgundy dies. Tak się nazywa ten event. I w sumie muszę to sobie gdzieś tam zapisać. I could kill that horse. No i wszystko staje się nasze, proszę państwa. A to nie? Ale tak czy siak, dużo dostałem terytoriów. Fajnie to wygląda, prawda? A nawet coś sobie tutaj dalej podbiłem dzięki temu. Nie mam żadnego pojęcia, czemu to nam się udało, ale się nam udało. I teraz to, co najważniejsze. Za chwilę będzie okres, w którym mogą nam się odpalić Dutch Revolt. Czyli nie to, że kaczki nam się tutaj będą odpalały, tylko wiecie, powstaną Niderlandy i te wszystkie księstwa będą decydowały, że się chcą do nich dołączyć. I my musimy przenieść stolicę naszą do prowincji z kulturą. Którąś z tych. Czy ja mogę im zabrać kulturę? Dobra, tu mamy jedyną prowincję z kulturą flamandzką. Tu musi być nasza stolica. Nie ma co przenosić stolicę swojego kraju tuż na linię frontu, ale nie ma nic w tym złego. Ale wiecie, co to jeszcze oznacza? Że wreszcie mogę toczyć wojny.
No nie wiecie, jak mi tego brakowało. I od razu wojna z Osmanem. Super. Osman, Kastylio, pomóż mi. W ogóle wszyscy moi sojusznicy, pomóżcie mi. Zły Osman mnie atakuje. Pomocy. Nawet papież mnie wsparł. Ogłosił krucjatę. A ja odpalę sobie Bless Rule, żeby dostać moralki lepsze. Ej, powiem wam, że tak dawno nie toczyłem wojen, że olałem nawet zmienianie typu jednostek. Mam wszystkie zacofane w tym momencie. Totalnie o tym zapomniałem. LOL, nawet Wenecja jest w tej wojnie po mojej stronie. To jest koniec Osmana. A to zdradziecka Anglia. Ej, powiem wam, że to nawet tak fajnie wygląda. Prawie cały sunnicki świat kontra katolicki z cesarzem na czele. Kurka, Polska by nam się przydała do takich bitew, prawda? Żeby była po naszej stronie. No a ta Anglia, no niestety zaora mi Szkocję, nic tutaj nie poradzę na to. Chyba, że zbuduję 20 statków i się desantuję. Cesarz ma gest, robimy te 20 statków. No, nie zmienia też to faktu, że cesarstwo musi sobie też poradzić z zagrożeniem, jakim jest narodzenie nowej religii. I musimy zaatakować Istfryzję. Znaczy Frycland, ale docelowym krajem jest Istfryzja. Mamy taką przewagę w muralach, że forty to nawet postaram się od razu szturmować. Mamy też spore zapasy manpowera, a im szybciej się pozbędziemy tego centrum, tym lepiej dla nas. Widzę, że już jeden kraj się stał obok. Tak czy siak protestancki też trzeba będzie go nawrócić. A teraz zobaczcie, robimy Force Religion. Jest centrum. Kończymy wojnę z danym krajem. Pieniążki może też wezmę w sumie. Wojenne reparacje. Zmienił kraj się na katolicki. Odpauzujemy. Centrum znika. Wyjebiście, nie? Ale że co? Że ludzkie mięso jedli? A fe! W sumie zapomniałem jeszcze przecież dodać te wszystkie prowincje po odziedziczeniu Burgundii do naszych state'ów, a to mi bardzo, ale to bardzo zwiększy income. Kurde, nie po to zdobywałem tą fortecę, żeby Osman mi ją odbijał, 5-4 do 4-3. Masakrujemy Osmana, no może tak nie do końca, bo ma dużo pipsy jeszcze lepsze w tym czasie, ale bitwę wygrywamy, Belgrad bronimy i w sumie spalmy to na przyszłość. O, niestety Osman ma dużą przewagę w rolach, on na szczęście, ja przegrywam, trudno. Jakoś damy radę, trzeba się gdzieś tu cofnąć, odzyskać siły, duże straty nam zdali. Mam za mało armat jak na ten czas i sobie tak bogaty kraj, jakim gram. Wziąłem jedną prowincję, ale to głównie tylko po to, żeby właśnie zrobić roszczenie na Oldenburg i zmienić mu wiarę za chwilę. No i się wybieliliśmy, my straciliśmy Szkocję, a oni stracili Maroko. Tunis chyba też zaraz wyjdzie z tej wojny. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mam wrażenie, że boty sobie fajnie radzą jako jeden kraj dużą armię. Wtedy fajnie tym zarządzają, wbijają się w mniejsze staki przeciwnika, a jeżeli obecnie wasi sojusznicy mają małe armie, to sobie z tym w ogóle nie radzą, biegają w kółko, nie dołączają do bitew. Jakie macie wrażenia właśnie po tych zmianach w AI i zachowaniu AI na patchu 1.33? Lepiej, gorzej czy jak? Konstantynopol zdobyłem, w ogóle nasze wojska tutaj się całkiem nieźle wbijają. Lecę obronić kolejną fortecę, którą wcześniej zdobyłem. Wenecja też daje radę, ale to tylko dlatego, że Osman poszedł gdzieś daleko. No nie, Osman mi zdobył jakieś moje oddziały, gdzieś na tyłach dopadł. Ale chyba nie zdążymy dojść, oni też mają, no z tak wipem się to chyba dla mnie zakończy. Oj, tak. Wy lubicie, jak ja dostaję stack wipe'a, prawda? Lubicie i to bardzo pewnie. Serio? Tak z tyłka mi zakończyli wojnę. Jeszcze White Peace'em? Tam 300 tysięcy żołnierzy zginęło i pewnie większość była moja. I powiem, tutaj mnie mocno kusi, żeby wziąć teraz dyplomatyczne idee. Bo dla tańszych prowincji podczas podbijania dyplomatycznej reputacji. I zobaczcie, te dwie polityki na dyplomatyczną reputację plus jeden. Och! Kusi, ale nie, jednak lecimy humanistyczne. Humanistyczne też są super. National Unrest, separatyzm. W sumie to może kolejne trzy polecimy, jeżeli będę grał do 22 poziomu. Polecimy właśnie arystokratyczne, dyplomatyczne oraz administracyjne. No, a teraz to wracam do palenia heretyków. Więcej ich nie ma? Tak się upewnię. No i ostatnie, heretyckie nasienie zostało wyparte z mego pięknego imperium. Czemu temu go jest więcej? No pewnie z eventów. W międzyczasie postanowiłem dołączyć Węgry do Holy Roman Empire. Wow, 1,5 punkta, nie mogę. Dobra, chwila na regenerację i wojna z Austrią, która troszeczkę urosła za duża. No i w sumie na 1500 rok całkiem nieźle zarabiam już. 100 golda inkomu. Czwarta reforma, moi drodzy, jak piątka wejdzie, to już prawie w połowie drogi. A wszystko po to, żeby ostatecznie wziąć tą reformę. Serio, tylko po to robię. 5% technologii wszyscy dostają. Mam przewagę dwóch technologii nad Austrią, czemu by tego nie wykorzystać, zaatakujmy. Sojuszników nie wzywam osobno, moim głównym celem jest tutaj tylko i wyłącznie Austria, którą przypadkowo tutaj znajduję i co miażdżymy?
Miażdżyły w ogóle z łukami do nas tutaj szli. Z czym do ludzi, Austriaku? I kolejna austriacka armia. 5-2 morali do 3-9. Nie, no szans nie mają żadnych. No i patrzcie, skrócone z 30 dni do 21 dni. To jest super. To Francis Ablit. Ja szykuję też już siatkę szpiegowską na Czechy. A tutaj to tak po górach lecimy. Co ja się będę przyjmował? Jakieś minus gdzieś tam 2. Prawie nieodczuwalne dla naszej armii to jest. No tutaj kolejna forteca, no gdzieś tutaj jakieś wojska, ostrzał. O, Hiszpanię mamy, wyjebiście. O nie, Osman chce Polskę atakować. Chciałbym im dać sojusz, ale toczy wojnę. No i mamy to, proszę państwa. Bierzemy jedną prowincję tuż przy Czechach, żeby zrobić do nich roszczenie. W sumie nawet dobrze jest ta prowincja. I wypuszczamy Styrię oraz Tyrol z Austrii. To powinno bardzo zaboleć Austriaków. Upewniamy się, że nie ma żadnego centrum reformacji. Nie. No i atakujemy Osmana. Trzeba przecież uratować Polskę. Ale z was patrioci myśleliście, że Czechy teraz zaatakuje. Prawda? Czy mi się zdaje, czy Osman skasował wszystkie swoje fortece? Ja się upewniam, ja wciąż gram na Veryhardzie. Czy mi się zdaje? Nie. No bankruta nie ma, ale mam jeszcze większą przewagę w moralach. Konstantynopol nawet chyba w miesiąc wpadł na pierwszym tiku, niesamowite. Dobra, nie przejdziemy na drugą stronę, bo nie mam floty w ogóle. Ale możemy zajmować całe Bałkany, bo Osmana nie stwierdzono. I to polsko-litewskie wojsko, Osmana lejące. Jaki to jest piękny widok, serce mi się aż raduje. Cieszycie się pewnie, że pomogłem Polsce, prawda? No zostawcie lajka, wiecie, tak żeby ego urosło. Od Tunisu, powiem szczerze, bierzemy jedną prowincję oraz zrywamy ich relacje z Osmanem. Już też trzeba zacząć zdobywać prowincje sunnickie dla nas. Na razie możemy je dodawać do Trade Company. Potem będziemy je odpinali. No i Peszek, reformacja się odpaliła. Ale nie, szczęście w jednoprowincjonalnym Badziewiu, które na szczęście nie jest wolnym miastem. Wyjebiście. I jeszcze mają sojusz z Czechami. Ale mi się udało, dobra. Lecimy w takim razie wcześniej wojnę z Czechami. Wzywamy lokalne siły. I Anhalt nie musimy chyba atakować osobno, bo jest... Sprawdzajcie to zawsze. Tak, razy 2 daje 34, więc poniżej setki. I możemy lecieć w wojnę z Czechami w takim razie. I jeżeli się uda, to możliwe, że nawet wszystko tutaj zaraz zaoramy. Gdzieś tu jedną armię miałem. Wow, w co ja się wbiłem, nie patrzyłem znowu. Kurde, głupi Lukas, ale straty, rzeź totalna. Chociaż te straty mają plusy, bo mam teraz epickich dowódców, dlatego ofensywne są takie super. No nie, nie upewniłem się, nie zmienili religii. No to widzicie, pospieszyłem się, więc bierzemy pokój. Dziwne, że się to odpaliło i w takim razie nie ma religii, żeby było 5 lat. No ale od Czech przynajmniej Pragę zdobyłem i kopalnię złota, to jest najlepsze, a najlepsze jest jeszcze to, że dostałem już nawrócone, nie muszę się martwić o nic wszystkiego. Ulepszamy i mamy bonus. W sumie to nawet się zdziwiłem, że bot sam nawrócił, może na Veryhard robi to łatwiej. No i dobra, ja tutaj poczekam, żeby ta wojna polsko-osmańska się skończyła, dopiero sam będę kończył. No i zobaczcie, nasze cierpienie się opłaciło, doprowadziliśmy do powstania Rzeczpospolitej. No z taką potęgą to ja nawet mogę Royal Mariage wziąć. Sojusz też zaraz pójdzie. A ja okej, biorę tutaj jeden przyczółek, żeby mieć granicę z Osmanem. 3,5 tysiąca dukatów, wojenne reparacje. Oczywiście wszystkie prowincje zwracamy Prowansji. Przyszłościowo muszę też wprowadzić parlamentaryzm. Obecnie nie jest on nam potrzebny, więc bierzemy produkcję. O, zapowiedziałem przejść stolicę, więc teraz to robię. Musimy mieć w tym regionie. To musi być jedna z tych kultur niderlandzkich. Albo Dutch, albo Flamish. I tak dalej. W tym regionie trzeba mieć stolicę, żeby zapobiec Dutch Revolt. Ulepszamy raczej za manpower, którego mam bardzo dużo. No miałem bardzo dużo, ale mamy duży przyrost. No i pojawiło się centrum protestanckie, kurka. Oj, Dithmarschen dostało kolejne centrum reformet. Na razie mam fuksa, trafiają mi się takie kraje, które mogę ponawracać, więc cofnijmy to, znaczy ponawracać, mogę zniszczyć ich centra. Jakby co, cała kampania na razie jest bez ani jednego Alt F4, bo mi się szczerze mówiąc nie chce. No i traktuję te kampanie for fun jako takie kampanie, że nie muszę się nic spinać. To ja? No przecież tak, ja mam takie coś. Ale to jest dobra, do heretyków tylko. Więc tak czy siak, ale to będzie, ale Francja będzie. Będziemy mieli lepszą tolerancję heretyków i innowierców w naszym kraju niż rodzimej religii. Co w sumie... Przecież nie może się skończyć w żaden sposób źle. No i co ty, głupia Polsko, robisz? Muszę teraz bić się z Polakami, którzy o dziwo mają całkiem niezłą armię, nawet lepszą od Osmana. I ja im pomagałem. Pamiętacie, jak mówię o tym evencie, na który cały czas poluję? To jest właśnie ten event z idei. To jest właśnie ten event. Ha! Wyjebiście, mamy go. Nie no, wojny z Polską za bardzo wam pokazywać nie będę. Oszczędzę wam tego przykrego widoku.
tutaj nie ma nic do oglądania tak naprawdę. Ale Wikingów fajnie się pierze. No i nie powiem, dostałem Cassius Belli na otworzenie unipersonalnej nad Milanem. W sumie czemuż by nie? Przyda nam się. No to jednego się pozbędziemy. Chociaż tyle. Jeszcze raz, dwa. Yeah! Nie! Zmusiłem Polskę do wypuszczenia Galicji i Wołyni. Why? Skończyłem monument i gdzie jest mój event na Let's Celebrate? Halo, gro? Gdzie mój uśmieszek na koniec tej ciężkiej drogi? Decline the Hansing League. No okej, nie będzie Hanzy, nie będzie. O, właśnie ten event, na ten event czekałem. Ta Unia nad Milanem wkurzy większą liczbę krajów niż Unia nad Burgundią. No ale to nam dało piątą reformę, już tylko cztery. A wam polecam ten odcinek, czyli grę potężnymi Austro-Węgrami, gdzie będziemy toczyli walki z krajami sunnickimi o wyparcie ich z Europy.